Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Event Team On Air. Zwykle zajmujemy się ciekawymi artystami, zjawiskami na polskiej scenie muzycznej, ale tym razem obok tych bardzo ważnych wydarzeń muszę postawić stopień najwyższy zainteresowania muzycznego, bo razem z nami Bella i Sorry Boys. Witaj bardzo serdecznie, witam. Witam, dzień dobry. Nowa płyta, od tego trzeba zacząć, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, zatytułowana po prostu Roma. Gdybym mógł Ciebie poprosić o takie skojarzenia, jak w kalamburach, gdybyś mnie chciała naprowadzić na skojarzenie, żebym odpowiedział, że tytuł Waszej nowej płyty to Roma, to masz jakieś, nie wiem, pół sekundy albo pół minuty, żeby wszystkie Twoje skojarzenia, które przychodzą Ci do głowy, wymienić teraz. Związane z Romą, z tytułem płyty, ale może też z wiecznym miastem Rzym. Prowadzą tam wszystkie drogi, ale nikt do końca nie wie, jak tam trafić, bo nie ma tam mapy. Każdy ma swoją własną mapę, którą ma w swoim sercu i prędzej czy później trafi tam. Tylko musi zaufać swojemu intuicyjnemu GPS-owi. Więcej polskiej muzyki zdecydowanie. To trzeba do tego chyba dorosnąć w Twoim przypadku? Nie tylko ja, ale w zespole wszyscy pracujemy dosyć intuicyjnie i oczywiście przystępujemy z zamierzeniami do płyty, do pisania piosenek, tak jak wszyscy pewnie to robią, ale w trakcie pracy też oddajemy się muzyce samej, żeby nas prowadziła. I to, że rzeczywiście połowa tej płyty jest napisana po polsku, co jest nowością w naszych dotychczasowych dokonaniach. Wyszło też bardzo naturalnie i wyszło z naturalnej potrzeby. Nie wiem, czy nazywałabym to dojrzewaniem, czy takim naturalnym procesem zmian, bo cały czas też jesteśmy w procesie i myślę, że te zmiany, które w nas wewnętrznie zachodzą w naszym życiu, w naszych osobowościach, też się odbijają na tych płytach. Także to była taka naturalna przemiana i potrzeba, bardzo silna. I też nowa inspiracja muzyczna, bo język polski sam w sobie jako narzędzie, każdy język też jest narzędziem muzycznym i on sam w sobie prowadzi linię melodyczną. Ja piszę od razu po polsku, nie układam po tak zwanym szwedzku czy ciamciajsku linii, tylko piszę od razu po polsku, więc ten język mnie prowadzi, też prowadzi linię. On też sam w sobie sugeruje, jakie instrumentarium, jakie aranżacje zrobić. Także to też było ciekawe, nie tylko mentalnie doświadczenie, żeby śpiewać bardzo otwarcie, ale też muzycznie to było nowe doświadczenie. Na płycie mnóstwo gości. Pojawia się gość specjalny, Apolonia Nowak, fantastyczna wokaliza folkowa. Czy już umiesz naśladować panią Apolonię, czy też jeszcze to za wysokie progi na taką wokalizę folkową? Naśladować panią Apolonię nie sposób, ponieważ jest jedyna w swoim rodzaju, ale też jest dla mnie taką ikoną śpiewu kurpiowskiego. Była też pierwszą pieśniarką kurpiowską, która mnie do tego świata wprowadziła, dzięki której poznałam śpiew kurpiowski, który mnie bardzo zafascynował. I ta piosenka Wracam, do której zaprosiliśmy panią Apolonię, jest takim śpiewem kurpiowskim inspirowana. W moim wykonaniu jest to pewnie daleka bardzo inspiracja, ale kiedy komponowałam tę piosenkę, wyobrażałam sobie, że śpiewam właśnie w taki sposób, jak pani Apolonia. Szczęśliwie udało się panią Apolonię poznać osobiście i ona przyjęła zaproszenie, co było dla nas naprawdę ogromnym zaszczytem. Wystąpiła już raz z nami na żywo na koncercie na Orange Warsaw Festival i też to było niesamowite doświadczenie. Także to był taki piękny moment w pracy nad tą płytą, możliwość spotkania się osobiście z żywą legendą. Tak kręcę się w kółko, wracam i zawracam się. Duże wyzwanie przed Wami koncertowe. Sorry Boys, sorry. Wysoko postawiliście poprzeczkę, zapraszając takich gości. Czy chór gospel, czy kwartet smyczkowy, czy pani Apolonia, czy te elementy, które grają na płycie, pojawią się na koncertach Sorry Boys? Od marca wyczekujemy ogłoszenia trasy koncertowej.
goście będą się pojawiać, nie wszyscy jednocześnie, ponieważ rzeczywiście to wspaniałe grono gości jest duże, ale będzie pani Apolonia, na pewno będzie chór gospel, również Tomek Kasiukiewicz, który zagrał na Puzonach i na Rocie w dwóch utworach. Ci goście będą się pojawiać i myślę, że to będą bardzo wyjątkowe koncerty z ich udziałem. Czy moglibyśmy dla wszystkich tych, którzy teraz są zahipnotyzowani twoim głosem, specjalnie dla nich może ściągną sobie to na komórkę i będą mieć takie przywitanie w telefonie, bo ja to już nagrywam. Cześć, tu Bela. Nie mogę odebrać telefonu, ale posłuchaj mojej muzyki. To może zrobimy takie powitanie. O drogę nie pytam, nie pytam nikogo, bo ja drogę lubię długą, długą, bo ja wolę ufać własnym nogom. Ja już to mam w telefonie, podłączam do tego budzik. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Specjalnie dla was, Bella.